Trenerze, w tej świetecznej atmosferze FC Toruń, no nie lada spore zmagania z Katowicami. Mecz niezwykle wyrównany, remis zdaje się sprawiedliwy z przebiegu gry. No spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, zresztą mówiłem przed samym spotkaniem, że to nie będzie łatwy mecz. Niestety nie ułożył się tak, jakbyśmy chcieli. Mimo tego i tak udało nam się poukładać tę grę. Druga połowa zdecydowanie już wyglądała inaczej, lepiej z naszej strony. No i w momencie, kiedy wydawało się, że powinniśmy dobić przeciwnika, nie zrobiliśmy tego. Niestety te sytuacje, które mieliśmy, no to trzeba zamienić na bramki i tak naprawdę na własne życzenie po raz kolejny z Katowicami remisujemy. Bo przypominam, że w zeszłym sezonie też w ostatniej sekundzie straciliśmy bramkę. No szkoda tych punktów. Gramy dalej. Na pewno ciężki mecz przed nami w Chorzowie. Widać po zawodnikach, którzy wrócili z kadry, że niestety nie są jeszcze chyba odpowiednio zregenerowani i niestety nie gdzieś tam nie udźwignęli się tego meczu, ale przed nami, tak jak mówię, jeszcze dużo, dużo, dużo gry. Te mecze decydujące są. Jest ich pięć, także spokojnie musimy się przygotowywać i poprawić te błędy. Dziękuję bardzo. Marcin, za wami bardzo ciężki mecz z Katowicami. Było blisko zdobycia tych trzech punktów, ale w końcu zabrakło trochę szczęścia. Powiedz, jak to wyglądało z perspektywy boiska? Pretensje możemy mieć tylko i wyłącznie sami do siebie. No, niewykorzystane sytuacje, chociażby ta moja do pustej bramki. Nie do wiarygodne to jest. Mam pustą bramkę, kręcę kostkę, nie ma gola. Za chwilę brak koncentracji w przewadze, tracimy głupio bramkę. Mamy jeszcze szansę się zrehabilitować, mamy rzut karny, nie trafiamy. Także pretensje, mówię, możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie. No ale cóż, mamy jeszcze mecz w Chorzowie, jedziemy tam po punkty. Ta sytuacja czerwonej kartki Nikolnagu chyba skomplikowała trochę poczynania ekipy. Młody na parło chyba spisał się mimo wszystko w tym meczu, ale chyba nie było tej pewności z tyłu. No na pewno ta sytuacja trochę ustawiła przebieg meczu, no nie oszukujmy się, Kola jest naszym etatowym bramkarzem i zawsze pomaga, chociaż Kamil dzisiaj też super zawody trzeba pochwalić, naprawdę wytrzymał presję, bronił świetnie, no ale ta sytuacja zaczęła się od tego, że straciliśmy przede wszystkim bramkę, no, tracimy bramkę, gra się ciężej, Katowice zagrały dzisiaj ambitnie, z wiarą w to, że można z Torunia wywieźć punkty, im się to udało, no cóż, teraz idziemy, odpoczywamy, są święta, także nie będziemy teraz, poczekamy na analizę, trzeba wyciągnąć wnioski i zagrać po prostu lepsze zawody w Chorzowie. To jeszcze o tą kotkę się pytamy, bardzo boli? Na razie boli, zobaczymy, mam nadzieję, że nie spuchnie to i będzie okej. Okay. No. Mówię, że to jest jeszcze raz niewiarygodne, do pustej bramki kręcę kostkę, także no cóż, żyjemy dalej. To zdrowia przez te święta. Dziękuję. Dzięki wielkie. Trenerze, wasza drużyna dzisiaj pełna ambicji przyjechała wyrywać punkty z Toruniu i udało się to jedno oczko zabrać do Katowic. Jak pan oceni postawę pana zawodników i rywali? No tak, no, udało się, tak jak pan powiedział, wyrwać to jedno oczko. Myślę, że zagraliśmy bardzo ambitnie dzisiaj i tak jak pan powiedział, zostawiliśmy bardzo dużo zdrowia. Wiemy, że Toruń to jest klasowa drużyna, wiedzieliśmy, że jest naprawdę dobrym zespołem i to dzisiaj potwierdził. No, my mieliśmy trochę szczęścia. Druga rzecz, myślę, że na pewno troszkę zaskoczyliśmy ich grą od razu 5-4. No i to zdało egzamin. No ja się dzisiaj cieszę, bo wiedziałem, że tutaj i spodziewałem się tego, że będzie bardzo trudny mecz, taki był, no ale chłopcy, tak jak powiedziałem, zrobili to, co chciałem i gdzieś tam brakło, bo równie Toruń mógł strzelić bramkę wygrywającą i tak samo my mieliśmy do pustej bramki jeszcze strzał, więc mogliśmy też wygrać. No, remis, bardzo się cieszę. Ten jeden punkt, zdaje się, dalej wam daje szansę na to, aby wejść do tej górnej szóstki. Jak czujecie możliwości jeszcze awansu do pierwszej szóstki? Kurczę, no i dopóki będą matematyczne szanse, to jasne, że będziemy walczyć do upadłego. Tak jak dzisiaj przyjechaliśmy, pokazaliśmy naprawdę kawał charakteru, więc myślę, że dopóki takie szanse będą, to na pewno będziemy walczyć. 2-2 w Toruniu to chyba dobry wynik pod tą przerwę świąteczną. I tak i nie. Liczyliśmy, że uda nam się wygrać i troszkę będzie nam bliżej do tej szóstki, ale punkt myślę, że też trzeba cenić. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj z przebiegu meczu mogliśmy się pokusić o niespodziankę, bo wygrana w Toruniu na pewno taką by była i szansę na tą wygraną mieliśmy. Jeden punkt też trzeba szanować, jeszcze został jeden mecz do końca rozgrywek, do tej zasadniczej części i mamy nadzieję, że po cichu jak się dobrze ułoży, to w tej szóstce się znajdziemy.
No właśnie, chyba to, że Nicolai Nagu dzisiaj wcześniej zakończył mecz, dało wam więcej szans na to, aby te bramki strzelić, tym bardziej, że właściwie po jego odejściu te gole padały. Prawda jest taka, że my mieliśmy swój plan na mecz, czy był Nagu, czy go nie było. Na pewno trener uczulał nas na te wyjścia bramkarza Torunia do przewagi 5-4. Fakt jest taki, że ta kartka troszkę jak gdyby tą taktykę Torunia ograniczyła. My mieliśmy od początku swój plan i wydaje mi się, realizowaliśmy go w 98%, bo dwa gole po naszych błędach, więc te 2% tak naprawdę na naszą niekorzyść. No ale tak mówię, mieliśmy swój plan, wydaje mi się, że zagraliśmy dzisiaj dobry mecz i z tego należy się cieszyć, że jeszcze jedna kolejka przy dobrym układzie możemy się pokusić o wygraną i o awans do szóstki.